Sabriny Pilewicz. No i tutaj powstaje najnowsza kolekcja Twoich torebek. Oj tak, powstaje najnowsza ta kolekcja, ale tak naprawdę taka totalnie inna i totalnie przełomowa, ponieważ pierwszy raz wprowadzę miękkie torby i coś we mnie... Bo do tej pory tak, to był Twój znak firmowy, wszystko, torebka diament. Wszystko, co miało konstrukcję i tak naprawdę na tym się skupiłam i pierwszy raz, La Donna Mobile, kobieta zmienna, więc ja się zmieniam. Już 6 lat minęło od mojej pierwszej torebki i pierwszy raz wprowadzam coś, co jest miękkie i tak naprawdę wracam do... DNA skóry i do tej naturalności, do piękna i tego zmagania. Ale jedno się nie zmieniło. To, że zawsze Twoje kolekcje są inspirowane jakimś włoskim hasłem, Włochami, włoskim stylem życia i to się nie zmieniło. Pierwszy raz i pierwsze dziecko pojawi się ze współpracy z marką Martini. Jestem dumna, że mogę być częścią. Czy to jest ta miękka torba właśnie? Ona jest totalnie miękka. Bo to jest jeszcze w trakcie w ogóle będzie miała prototyp. Tak, tkane pasy, taki troszeczkę z duchem racingowym, takie? Duchem sportowym. Tutaj są już nici, wybieraliśmy też pantony, żeby dokładnie dopasować. Jutro lecę do Mediolanu, także już będę odbierać swój prototyp, swoje rączki. A to gdzie będą? Aha, bo to będzie taka tak, rączka. Będą doczepione, będzie jeszcze mocniej podkreślony charakter sportowy i charakter takiej fajnej, miękkiej. Ale jest też coś kobiecego. Jest pompon, chciałam, żeby coś było całorocznego, a nie tylko takie te króliki, czy takie nie do końca w moim stylu. Jest to mój pompon. Taka lekka, fajna, radosna. Czyli to jest taka ozdoba. Ozdoba. Będzie można sobie poprzyczepiać, gdzie tylko chcemy. Torebka jest miękka, jest też jej miniaturka oczywiście zrobiona. Musi być, oczywiście. Ale co to jest za piękny kolor? Kolor czerwień. Czerwień mocna, rasowa, taka bardzo włoska. Martiniowa. Zdecydowanie kojarzy nam się z Martini. A jest to taki kolor, który łączy tutaj taki cross Sabriny z marką Martini. A tu rozumiem, że są wykroje do tej torby. Długo pracowałaś nad tym modelem? Oj, powiem, że tak, bo to jest pierwsza moja torba i chciałam miękka. Pobawić się formą i bardziej pokazać tutaj skórę i pokazać to, co najpiękniejsze jest, czyli że i ten... ona pracuje, prawda? I tak jak w Martini jest zapach i smak, to tutaj jest ten zapach i taka mocna moja zabawa z duchem i ze skórą. No a powiedz wyścigowo, tutaj coś też wymyśliłaś oprócz tego racingowego pasa? Jeżeli chodzi o racingowe, to na pewno to, co będzie fajne, z samochodami będzie cała kampania. Także będzie mocna włoska i taka temperamentna. Jeszcze szykujesz całą kampanię do tych torów. Jesteśmy przed kampanią, także już niedługo będzie można zobaczyć efekty, bo za miesiąc premiera całej kolekcji La Donna Mobile. I oczywiście ta torba się w niej pojawi, oczywiście, jako główny element. Oczywiście Cesar jest taką moją perełką w tej kolekcji.